Kolejna para, która w tym programie zadzierzgnęła piękne słowo znajomość i dzierzga ją do dziś. Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Cześć, dzień dobry, cześć. Szanowni małżonkowie, ja słyszałem takie pogłoski, że wy mimo tego, że już jesteście po ślubie, po weselu, po wszystkim, to chcecie zrobić jeszcze jedno wesele. O co chodzi? Imprezowicze po prostu. No jak to o co chodzi? No w końcu też trzeba powiedzieć to sakramentalne, tak. Myślimy o ślubie kościelnym, tak, to prawda. Okej, czyli po tym ślubie kościelnym będzie jeszcze jedno wesele. Bo trochę spirytusu zostało z tego pierwszego. Nasze rodziny tak się dobrze bawiły razem, że teraz musimy jeszcze to powtórzyć. Wasze rodziny, no a wy jak się bawicie razem ze sobą? Czy skończyła się już zabawa i trzymiesięczna, że tak powiem, wersja demo puszczona stała się filmem pełnometrażowym, który nadal wam się podoba, czy mniej? Tak, nasze życie tak naprawdę na serio zaczęło się w momencie, kiedy kamery nas opuściły, czyli miesiąc po nagrywaniu naszego jakby, co się z nami jak była ekipa, to tak naprawdę zaczęło się wszystko od początku i... Nie ukrywam, było... Nie było to obsłane różami życiem. Tak jest, był ciężki rok. Poznawanie się, moja wyprowadzka bardzo szybka do Krakowa, jakby po miesiącu ja podjęłam decyzję, że przeprowadzam się do męża i całe życie swoje 30-letnie zostawiam. No jakby no musiałam podjąć taką decyzję, bo... Ale tak, ale teraz już jest wszystko dobrze i cały czas idziemy do przodu. Wojtek, mówisz w wywiadach, że trzeba znaleźć różne sposoby na znalezienie szczęścia. Nie przejmować się tym, co ludzie mówią, że dziwny program, że nie znałeś panny młodej aż do momentu zawarcia związku, a ty uważasz, że są wszystkie sposoby, żeby znaleźć drugą połówkę, są dobre. Oczywiście, no tak jak napisałem, carpe diem, chwytaj dzień. Dawniej, nie wiem, jeszcze 10 lat temu pamiętam, że w głowie się nie mieściło, żeby przez internet szukać na portalach drugiej połówki. Teraz możemy iść krok do przodu, czyli poszukać sobie na przykład przez telewizję. Nam się udało, jesteśmy dzięki temu szczęśliwi, zyskaliśmy dużo dzięki temu programowi, więc dlaczego nie? Nie patrzmy na innych. Szukajmy... Zyskaliście dużo, zrobiliście tak, że... dzielicie się swoimi doświadczeniami z innymi ludźmi, bo jest taka inicjatywa od pierwszego wejrzenia, ale internetowa tym razem. Tak, założyliśmy kanał na YouTubie, Życie od pierwszego wejrzenia. Myślę, że w sumie sporo przeżyliśmy i chcielibyśmy się chyba podzielić z innymi ludźmi, bo może tym pomożemy też innym. Będziemy opowiadać tam troszeczkę o swoim po prostu życiu i to, co przeżyliśmy i cały czas. O, pikantne szczegóły po prostu. To ja was zapytam o początki jeszcze tego wspólnego życia, no bo zwykle w przypadku par, które łączą się ze sobą, chyba że jest to jakieś aranżowane małżeństwo w innej kulturze, no jednak jest wybuch emocji, motyle w brzuchu, a potem dopiero ludzie się poznają. U was była ta aranżacja wstępna. I dopiero potem mogło się między wami narodzić uczucie. Pamiętacie taki moment, w którym oprócz tego, że się polubiliście, zaczęliście się szanować, było wam ze sobą fajnie, nagle was strzelił ten piorun sycylijski jak w Ojcu Chrzestnym? Matko, czy ja pamiętam... wiesz co, Marcin, nie pamiętam tego momentu. To się tak szybko działo, że to był jakby ślub, przeprowadzka, zmiana totalnie życia i ja nie pamiętam tego momentu, takiego przejścia jakby. Moja decyzja w ogóle jakby już była takim ugruntowaniem jakby decyzji tym, że zostajemy ze sobą, moja przeprowadzka. I to potem wszystko szło z biegiem czasu, po prostu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i... Można powiedzieć, strasznie płynnie to przeszło, więc... Można powiedzieć, że też już mamy swoje lata, więc jakieś tam motylków w brzuchu i nie wiadomo, jakieś uniesień. Nie przesadzaj. Oj, staruszek się odezwał, patrz. Patrz, jaki dziadzia, no. Stary dziadzio małżonek, no weź. No ale no, to nie była taka, jak to się mówi w książkach pięknych, romantycznych, miłość od pierwszego wejrzenia. Też na nią pracowaliśmy, tak? Ale cieszymy się, że w ogóle nadeszła. My też się cieszymy, bo rzeczywiście było wielu sceptyków wobec tego programu. Wiele osób się zastanawiało, jak to jest możliwe, że telewizja aranżuje związek i niby on ma przetrwać, to niemożliwe. No okazuje się, że jednak swatka, możliwe. Telewizja swatka. Czyli kolejny dowód na to, że miłość znajdzie swoją drogę, jak śpiewał pewien soft metalowy zespół wiele lat temu, tylko że po angielsku. Bardzo was ściskamy, kochani. Ściskamy. Wszystkiego dobrego, miłości wam życzymy.